5 listopada wspominamy świętego Geralda, biskupa. Gerald urodził się około roku 1080, prawdopodobnie w szlacheckiej rodzinie. Jako młody chłopiec został kanonikiem regularnym. Około roku 1101 przyjął święcenia kapłańskie. W roku 1105 został wybrany przeorem opactwa Kassen nieopodal Ruyan na południu Francji. Opactwu przywrócił dawną świetność, stawiając wiele nowych budynków, w tym szpital. Opat Gerald był bardzo pobożny i poświęcał wiele czasu biednym, a zwłaszcza chorym. W 1121 roku został biskupem Bezir. Był człowiekiem odznaczającym się podziwu godną szczerością i prostotą. Wiele wysiłku włożył w niesienie ulgi ubogim. Wydał na ich wsparcie całe przychody diecezji. Dlatego w obrazach i rzeźbach rozpoznać go można jako biskupa, przedstawianego razem z jałmużnikiem. Zmarł w opinii świętości 5 listopada 1123 roku i zgodnie ze swoją wolą został pochowany w katedrze obok świętego Afrodyzjusza, pierwszego biskupa Bezir. Jego relikwie zostały przeniesione w roku 1259 do nieistniejącego już klasztoru świętej Klary i tam odbierały cześć aż do czasów wojen religijnych. Rozproszone najpierw przez hugenotów, zostały całkowicie zniszczone w roku 1793 podczas rewolucji francuskiej. W Ruyan zachował się srebrny pierścień świętego Geralda, powszechnie uważany za cudowny, ponieważ przywrócił wzrok wielu dzieciom. Niestety został on skradziony w roku 1980. W ikonografii przedstawiany jest jako biskup rozdający jałmużnę. Jego atrybutem jest mitra, pastorał, księga i jałmużnica. Módlmy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie świętego Geralda, biskupa, który słowem i przykładem przyczyniał się do dobra wiernych. Spraw, abyśmy doznawali skutków jego wstawiennictwa przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.